Młodzi rugbiści z MKS Pogoń Siedlce i MKR Siedlce nie mają prawa narzekać na nudę w trakcie zimowych ferii. Ogólnie to na tych feriach mamy takie fajne atrakcje jak na przykład basen, lodowisko, jump out, trampoliny. Jeszcze mamy dzisiaj basen. Mega dobre obiady w smakowitym zakątku i jest bardzo fajnie. Polecam wszystkim takie feria, nie siedzenie przed komputerem i granie, tylko trenowanie. W trakcie ferii przygotowanych przez siedleckie kluby rugby znalazł się czas i na aktywność, i na dobrą zabawę. Staramy się zapewnić dzieciakom jak najwięcej atrakcji, jak najwięcej formy fizycznej wypoczynku. Dzieciaki przychodząc do domu są już naprawdę wyczerpane, zmęczone. Rodzice mówią, że po prostu kładą się spać. Jesteśmy zadowoleni, że mamy taką dużą frekwencję. Chciało więcej osób, niestety limit taki, który mamy, nie przewiduje większej ilości osób. W przygotowanie zimowego obozu zaangażowanych było wiele osób. Wszystko po to, aby młodzi adepci rugby ciekawie spędzili czas, a do tego zbudowali jak najlepszą formę przed wyzwaniami czekającymi ich wiosną. Mamy teraz ciężki okres przygotowawczy, mamy rugby 15, gdzie jak na razie zaczynamy dopiero w kadetach, ten drugi rocznik zaczyna dopiero istnieć tak jakby na mapie Polski w tym rugby 15 i chcemy wypaść teraz jak najlepiej po prostu.